Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili z Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Dziś jest pierwsza niedziela października, dzień jasnogórskiego odpustu różańcowego. Cała jasnogórska rodzina różańcowa jest razem. Trwamy na modlitwie z Maryją, tak jak uczniowie w Wieczerniku. Patrzymy z zaufaniem na Maryję, Królową Różańca Świętego. Pragniemy razem z nią na nowo pokochać modlitwę różańcową, która wpisana jest w naszą codzienność. Święty papież Jan Paweł II pomógł nam zobaczyć wartość i duchowe piękno różańca. To on rozwinął ewangeliczne bogactwo tej modlitwy. Pamiętamy, dodał tajemnice światła, w których streszcza się cała publiczna działalność Pana Jezusa. Papież Franciszek powiedział o wielkim darze, jakim jest dla nas Maryja. To w Lizbonie, w czasie Światowych Dni Młodzieży, przypomniał, że Maryja jest najwspanialszym stworzeniem w historii. Nie dlatego, że miała wyższą kulturę lub specjalne zdolności, ale dlatego, że nie oderwała się od Boga. Jej serce nie dało się oderwać ani skazić. Była przestrzenią otwartą na Pana, zawsze z Nim połączona. Miała odwagę podążać ścieżkami Słowa Bożego, niosąc światu nadzieję i radość. Ona uczy nas, jak kroczyć przez życie. Biorąc w ręce nasz różaniec w tym uroczystym dniu na Jasnej Górze, dniu odpustowym, przypominamy sobie, że tu jest z nami Maryja. Ona delikatnie prowadzi nas, wskazuje na Jezusa. Byśmy słuchali Jego głosu, byśmy szukali Jego obecności, ufnie szli do Niego. Prośmy o wytrwałość w wierze, w zaufaniu do Boga dla wszystkich modlących się na różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,